Witam, bardzo przepraszam za spóźnienie. Myślałam, że doskoczę do story wcześniej, ale dużo rzeczy się mi dzisiaj tutaj na głowę zwaliło, więc dopiero się odkupałam. Jeśli chodzi o ten post, który dzisiaj widzieliście, czyli o te zdjęcia z kamery, z mikrokamery, czy mikroskopu, jak chcecie to nazywać, no to właśnie takie rzeczy niestety albo stety, bo jest to mega fascynujące. Odkrywam po prostu, jak oglądam sobie włosy pod kamerą. Naprawdę autentycznie każdy włos się od następnego włosa różni. Nie ma dwóch dokładnie takich samych włosów, więc myślę, że właśnie dlatego, że jakby zioła nie wyrzucają tego naszego naturalnego koloru, a nasz naturalny kolor nie jest jednolity. Prawdopodobnie niewiele osób ma bardzo jednolity kolor. To wychodzi tak, jak wychodzi, czyli wychodzi ta głębia koloru takiego naturalnego i to jest podkreślone kolorami z ziół. Więc jeszcze raz mówię, nie da rady zrobić płaskiego koloru. Tak jak mówimy na przykład o Cassie z henną, to jest w wypadku na przykład moim, to na moich włosach znajdziecie odcienie od złotego, przez marchewki, przez miedzie, przez rudę, przez brązy i aż do czerwieni. Ta czerwień to prawdopodobnie jest wynikiem rubiowania, które bardzo często uprawiam z dodatkiem Cassie i henny, więc myślę, że to tutaj w największej mierze zadziałało, bo staram się nie nakładać czystej henny, bo u mnie od razu leci burgund. Jeśli chodzi o włosy, na którą cieplejsze, inne będą zimniejsze, jeszcze inne na przykład nie chwycą henny i złapią indygo, a jeśli są siwe, to będą fioletowe. Jeszcze inne będą się świecić na niebiesko i granatowo. Jeśli chodzi o katan, to niestety nie miałam możliwości obejrzenia go na włosach. Może uda mi się zmobilizować mojego mężczyznę, żeby się zakatamował. Myślę, że mu to za większej różnicy nie zrobi. I wtedy mogłabym zobaczyć i ciekawi mnie, czy te kolory będą inne z katanu. Jak ja patrzę na przykład na te kolory, o których wam opowiadałam gołym okiem, to widzę dość jednolity kolor. Naprawdę Instagram nie oddaje tego koloru, jaki ja mam na głowie, ale widzę jednolity kolor, moim zdaniem. Oko to rejestruje jako jednolity kolor, a to jest tak naprawdę wypadkowa wielu różnych odcieni, wielu różnych kolorów. I to jest naprawdę mega, mega ciekawe w ziołach i mnie to autentycznie fascynuje. Myślę, że te kolory po prostu i wielu, wielu osobom bardziej pasują niż te takie jakby matowe, jednolite, które właśnie można uzyskać za pomocą rozjaśniania włosów, potem wkładania w nie chemiczne barwniki. Ale oczywiście co kto lubi i jeśli celujemy w taki matowy kolor, no to raczej nie. Często mnie pytacie na privie, jaki mam kolor na głowie i pytacie się mnie, które moje zdjęcie jest w naturalnym świetle. I powiem wam, że 90% moich zdjęć jest w naturalnym świetle. Teraz siedzę w naturalnym świetle, tu nie ma włączonych żadnych żarówek ani nic, tutaj jest tylko z tyłu i z boku mnie oświetla okno. I w każdym świetle wygląda to inaczej. Bywa, że jestem totalnie ruda, potem bywa, że jestem totalnie czerwona, niekiedy jestem totalnie brązowa. A w cieniu to, jeśli chodzi o budowanie koloru, szczególnie, że ja to robię warstwami, bo nakładam sobie kasję z henną jakby takimi przezroczystymi warstwami na odrost, czasami kilka razy pod rząd, jeszcze z rubią, no to właśnie z tego wychodzi kolor, którego nie da rady opisać słowami. Jeśli chodzi o indygo, to indygo będzie się świecić w różnym świetle, właśnie na niebieskie, na fioletowe, na stalowe klimaty, na czarne, brązowe i takie chłodne. Dobra, a teraz opowiem wam o kwestiach niedopłukania, bo wiem, że wielu z was dręczy się tym, że leci wam kolorowa woda po myciu. Więc słuchajcie, prawda jest taka, że zioła jest bardzo ciężko wypłukać i to nie znaczy, że jesteśmy jacyś niedokładni, czy robimy to na odwal, tylko autentycznie po prostu jest to trudno zrobić. Manualnie jest to trudno zrobić. Najłatwiej jest po prostu włożyć głowę pod wodę, to znaczy do jakiejś stojącej wody, w czym wam tam najlepiej pasuje, potrzymać tą głowę tam kilka minut, tutaj sobie tak pomasować przy skalpie, bo tam zwykle są największe problemy i wtedy ona się tak odmoczy i dużo łatwiej jakby wtedy można ją później wypłukać pod strumieniem. Ale to, że leci nam kolorowa woda, nawet z, nie wiem, z 4 mycia po hennowaniu, to nie znaczy jeszcze, że kolor nam z włosów ucieka, absolutnie. To jest po prostu zwyczajne niedopłukanie i to jeszcze nic nie znaczy. Do tego jeszcze dochodzi ta kwestia oksydacji, czyli że przez ten pierwszy tydzień tak naprawdę kolor dopiero wychodzi, oksyduje się i ciemnieje i to razem z tą kolorową wodą wielu z was zmyla, że wam kolor ucieka z włosów. A to tak nie jest. Kolor nie ucieka z włosów i jeśli to są 3, 4, nawet 5 pierwszych myć, nawet jeśli robimy je szczególnie, jeśli robimy je na szybko, to wcale nie znaczy, że kolor ucieka, tylko
Jeśli chodzi o to niedopłukanie, to absolutnie nie jest w żadnym wypadku niebezpieczne i nie ma się czym martwić. To jest po prostu zwyczajny proces. Ale na przykład martwiłabym się, gdybym spłukała hennę i załóżmy leciałaby mi kolorowa woda przez kilka myć, później by przestała, na przykład na miesiąc albo dwa, i później znowu zaczęła lecieć. To wtedy to rzeczywiście może oznaczać, że kolor z jakiegoś powodu leci. To się bardzo rzadko zdarza. Praktycznie nie wiem, czy się spotkałam. Naprawdę włosy muszą być bardzo, bardzo uszkodzone. Po prostu co się tym przejmować i robić swoje i wszystko jest ok. Także lecenie koloru ziół z włosów to jest farbowanie mega trwałe i one praktycznie nie leci. Ale jeśli się tak martwicie, to zawsze oceniajcie po kolorze włosów i weźcie pod uwagę, że zioła ciemnieją. Czyli jeśli macie pod spodem ciemne włosy i na to nałożyliście coś, co jest dość jasne, to w pierwszy tydzień, jeśli na przykład było błędnie zakwaszone, albo jeśli ten kwasiak konkretny się na przykład z tym konkretnym ziołem nie lubi i nie działa tak jak powinien, to będzie ciemniał. I to bardzo, bardzo łatwo jest pomylić po prostu z tym, że kolor leci, bo się przyciemnia. No i jak mamy pod spodem nasz naturalny ciemny kolor, no to wygląda to tak, jakby ten kolor gdzieś się odchodził, a on nie odchodzi, on wręcz odwrotnie, bardziej się przyczepia i staje się bardziej trwały. Dużo łatwiej oczywiście będzie ocenić, czy kolor leci z włosów na przykład siwych, bądź włosów blond, bo po prostu z powrotem staną się blond albo z powrotem staną się siwe. I tutaj jest bez dyskusji, że kolor po prostu zleciał. A na każdym innym kolorze mega łatwo się pomylić. Szczególnie, że ta kolorowa woda, no to jest, tak jak widzicie na tych zdjęciach, to było tydzień po hennowaniu, bodajże drugie moje mycie. I to nawet nie jest na skórze to niedopłukanie, to są. I nie chcą zleść. Nie wiem, jakby to moje drugie mycie było bodajże odżywką, jeśli pamiętam. Jakby było, jakbym umyła szamponem, bo dawno tego nie robiłam po hennowaniu. No muszę spróbować i też zajrzeć sobie na głowę i zobaczyć, czy to niedopłukanie tam się utrzymuje także z użyciem szamponu. A tak to po prostu nie ma co się tym martwić. To nie jest objaw tego, że kolor leci. Na pewno nie. Co zrobić, jak hennes się wyblokuje? Przyjrzeć się technice, czyli czy wszystkie proporcje są odpowiednie, czy włosy są porządnie schelatowane. Tutaj na przykład szampon może nie wystarczyć, może trzeba będzie zrobić maskę. No i jeśli nadal to nie pomaga, to jakby przyjrzenie się tym detalom techniki, destylka koniecznie do senesu też, zamiast to zmienić senes na inny i próbować różnych senesów. Dobra, musiałam długo pomyśleć nad tym pytaniem. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak utlenianie słoneczne. Henna utlenia się z tlenem z powietrza. I przebiega to szybciej w cieplejszej temperaturze, więc tylko w tym kontekście to słońce w kontekście utleniania miałoby jakikolwiek. I teraz chyba pytanie było o to, jak słońce wpływa na kolor hennowanych włosów, to znaczy czy rozjaśnia najpierw hennę, a później nasz naturalny kolor, czy najpierw nasz naturalny kolor, a później hennę. Więc z mojego doświadczenia, z tym, że się tułałam z tymi hennami po tropikach, to rozjaśnia jedno i drugie. I to rozjaśnia jedno i drugie dość mocno, także szczególnie na przykład tropikalne słońce, no można sobie zmienić kolor włosów dosłownie z tygodnia na tydzień. Bardzo fajnie chroni przed słońcem, to znaczy nasz naturalny włos po prostu nie będzie tak strasznie tym słońcem styrany, chroni też przed słoną wodą, ma taki po prostu zabezpieczający charakter dla włosów, co oczywiście nie znaczy, że nasz naturalny kolor się od słońca nie rozjaśni, bo się rozjaśni. Także można henne czy inne zioła farbujące, podejrzewam, że też traktować trochę jak taki naturalny filtr przeciwsłoneczny. Takie są, wiecie, do psikania w filtrach do włosów, to jest taki już przyczepiony do włosów. Oczywiście można sobie dodatkowo popsikać, pewnie nawet należy, ale kolorowa woda przez wiele, wiele myć, to znaczy załóżmy, że to mówimy o kilkudziesięciu myciach, bo nie wyobrażam sobie, żeby można było aż tak nie dopłukać, żeby tak długo to, że tak powiem, z naszych włosów złaziło. Więc tu bym się już zaczynała zastanawiać, czy rzeczywiście kolor nie leci, czy rzeczywiście po prostu farbowania nie trzeba powtórzyć. Ale i tak zawsze najlepiej jest obserwować kolor na włosach, a nie wodę. Bo nigdy nie je dopłukać, albo jeszcze jakimiś tam kosmetykami sobie przyklejstrowaliśmy te drobinki w jakiś tam sposób, na przykład stylizacją czy czymś, także
No tam wiele rzeczy mogą mieć tutaj na to wpływ. Także obserwuj kolor włosów. Jeśli kolor włosów się zmienia, to jest problem. Na jaśniejszy, bo jak na ciemniejszy, to nie ma problemu. A jeśli woda leci kolorowa, a kolor włosów się nie zmienia, to bym się nie zastanawiała, czy to jest jakiś kłopot.